Krzysztof Ibisz, 54L. Stara się zbytnio nie zdradzać za dużo szczegółów z życia prywatnego, ale w końcu zdobył się na wyznanie, by opowiedzieć o najważniejszej osobie w jego życiu. Tą osobą jest pani Mirosława, mama prezentera. To ona jest jego największym wsparciem i to jej zdradza swoje sekrety. Super wieczór z mamą, napisał Krzysztof Ibisz, informując o tym, że zabrał panią Mirosławę do kina. Seniorka często towarzyszy synowi w różnych kulturalnych wydarzeniach. Uwielbiają razem spędzać czas. Rodzice Krzysztofa rozwiedli się, kiedy miał 4 lata. Całe dzieciństwo krążył między mieszkaniami mamy i taty, znajdowały się nieopodal siebie. Choć z ojcem pozostał w bardzo bliskiej relacji, to mama zawsze była jego powierniczką. Jest w mojej grupie wsparcia. Wiem, że gdy ją o cokolwiek zapytam, szczerze powie, co myśli, zdradza Ibisz. Pani Mirosława to też jego najwierniejsza fanka, ale nie jest bezkrytyczna. Prezenter dzwoni do niej w trakcie nagrań i pyta o efekty pracy. Wtedy słyszy, ładnie wyglądasz, ale też, nie garb się, nos ci się świeci, nie mów tak szybko. Nigdy się na mnie nie złości, wręcz przeciwnie, oczekuje tego, tłumaczy rodzicielka. Nie jest tajemnicą, że syn się o nią troszczy. Gdy kilka lat temu przeszła operację oczu, nie odstępował jej na krok. Krzyś jest bardzo rodzinny, mówi. Kilka lat temu przeżył wypadek samochodowy, czołowe zderzenie. Nie z naszej winy. Dla tamtego kierowcy skończył się tragicznie, zdradził Krzysztof. Pani Mirosława trafiła do szpitala. W takich chwilach można poczuć, jak wiele dla siebie znaczymy i jak mocno się kochamy, podkreśla syn. Kiedy w lutym ubiegłego roku zmarł jego ukochany tata, był załamany. Trudne tygodnie pomogli mu przetrwać najbliżsi. W tym czasie jeszcze bardziej zbliżył się do rodzicielki. Dzwoni do niej niemal codziennie, często odwiedza albo zaprasza na spacer do jej ulubionych łazienek. Planuje też spędzić jej marzenie i zabrać ją do Ziemi Świętej. Najszczęśliwszy jest jednak, gdy widzi ją w otoczeniu wnuków. Lubię patrzeć, gdy jest u mnie i bawi się z moimi synami Maxem i Vincentem. Tych chwil razem spędzonych jest mi wciąż za mało, podsumowuję.